Premier Kanady musiał opuścić swój dom ze względów bezpieczeństwa. Kanada premier Justin Trudeau opuścił dom w Ottawie ze względów bezpieczeństwa premier Kanady Justin Trudeau ze względów bezpieczeństwa z uwagi na sytuację w Ottawie opuścił dom wraz ze swoją rodziną. Nie jest znane jego aktualne miejsce pobytu, przekazała agencja Reutersa, powołując się na stację telewizyjną CBC. Stolice kraju zablokował konwój wolności, którego uczestnicy sprzeciwiają się obowiązkowym szczepieniom przeciw COVID-19. Rozkład zajęć premiera Justyna Trudeau, zwykle zawierający listę miast, w których przebywa, informuje tylko, że znajduje się on w regionie stołecznym. Trudeau jest obecnie na pięciodniowej kwarantannie po tym, gdy miał kontakt z jednym ze swych dzieci, które miało dodatni test na obecność koronawirusa. W piątek tak zwany konwój wolności, składający się głównie z kierowców ciężarówek, a wymierzony w obostrzenia związane z epidemią COVID-19 i obowiązkowe szczepienia, zablokował stołeczną odtawę. Kawalkada na 70 km licząca 70 km, kawalkada składająca się z tysięcy ciężarówek i samochodów osobowych przybyła do stolicy ze wschodu i zachodu Kanady. W sobotę protest przeniósł się na teren wokół kanadyjskiego parlamentu. Decyzja o przeniesieniu Trudeau i jego rodziny jest następstwem ataku rezerwisty kanadyjskiej armii w lipcu 2020 roku, który niewielką ciężarówką staranował bramę wjazdową do rezydencji premiera Rida Ucottage i został zatrzymany w miejscowej szklarni. Miał on przy sobie pięć sztuk broni i zapasowe magazynki premiera, z którym chciał rzekomo porozmawiać, nie było w domu. Środek ostrożności w postaci przeniesienia z domu premiera Trudeau zastosowano także z uwagi na to, że protestujący mogą pojawić się przed domami polityków.